Sollen wir die Einschläge zeigen? Że tutaj na Saskiej Kępie wszędzie tu na drodze południe kaszle biją się i kłócą, proszę Państwa, i tak ten Roger z Bernadetą się rozeszli, która tutaj do Janka jako do wiedźmy przychodzi jako ten król Saul, żeby on jej powróżył. No to on jej dobrze by wróżył, ale ona się z Rogerem rozeszła. Dlaczego? Dlatego, że katolicy się kłócą, nienawidzą się. Proszę Państwa, no Saska Kępa, Saską Kępą dojeżdżamy do stacji Krwiodawstwa. Także ja mówię, że na nic to, co ten Janek głupi gada, mówi, że nawet gdyby było ukochana Elżbieto, ja mówię, to nie o to chodzi, żeby tak gadać, ukochana Elżbieto. Chodzi o to, żeby walczyć o swoje uduchowienie. A nie jak bydło. Ani jak świnie, że się kłócą, że się biją, bo Bernadetta poszła do bogatszego. Ja wiem, to zawsze się tak trafi. Ale po co on jest taki pazerny i chciwy? Po co on jest, ten Roger, taki pazerny i chciwy? A no właśnie, no to jak jest taki układ, to zawsze się trafi człowiek bogatszy. No a on będzie żałował. Ja mówię temu Jankowi, żeby ten ojciec tak nie załatwił, że ten Roger, który jest, bo tu chodzi o mieszkanie, że ten, jak on jest, proszę Państwa, szurnięty, ma żółte papiery, to jemu załatwić mogą mieszkanie. Wiecie Państwo, gdzie? W zakładzie psychiatrycznym nawet może być otwarty. Że taka Warszawa, ten kościół katolicki, to nic nie daje, tylko zło, skoro się tak biją i kłócą katolicy. Dom kultury też nic, wszystko nic, po prostu to jest nic. Państwo, jak człowiek nie ma po kolei w głowie, to dlatego są awantury, krzyki, kłótnie. Także widzicie Państwo, tu jest część Warszawy,
ktoś wydzwania, proszę Państwa, i się pyta, czy Jurek? No to przecież trzeba odłożyć taki telefon, ale on jeszcze będzie dzwonił teraz. Tacy są dziwni. Także, proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. System, proszę Państwa, żydowsko katolicki, nie ma prawosławnych w ogóle, nie ma Świadków Jehowy w ogóle, mormonów nie ma w ogóle z USA, bo uciekli do USA, zostawiwszy krawaty, białe koszule w galerii XX1, nie ma ewangelików, Biblia w śmietniku. To już Państwo możecie sobie tylko wyobrazić, że skoro Biblia jest w śmietniku, to znaczy, że żadnych ewangelików, żadnej formy takiej głoszenia Biblii nie ma. Tutaj jeszcze na Foksal, z tyłu za tymi domkami, adwentystka. Adwentyści chodzili, jak mieli te konferencje swoje, to z ulotkami, czy zbliża się koniec świata, czy to, czy tamto. Teraz to tym bardziej nie, bo katolicy, których tutaj mamy w Warszawie na 95%, śpią na mszach, ziewają, leniwi są. Dobrze, a teraz Janek siedzi głupi przed komputerem i 10 razy wybierał się do stomatologa, bo mu ząb strasznie bolał. Potem jak przejdzie, to ból przejdzie, to on zapomina, że miał pójść. I taki dzieciuch 60 już paroletni będzie. Także, proszę Państwa, umysł dziecka, a ciało starego dziada. No to wiecie Państwo, dlaczego oni się biją, dlaczego się kłócą, dlaczego są nieżyczliwi. Wrzask, krzyk cygański, dlaczego? No wiecie Państwo, cyganka to jest tak nie za bardzo kształcona. No to jeśli chodzi o wyznawców papieża, to mamy tego rzeczywiście. Katolicyzm jest na 95% w Warszawie. Na 95%. I dlatego się biją, się kłócą, bo są niedokształceni. Ja podejrzewam, że jeżeli chodzi o Biblię, nawet nie to, że podejrzewam, bo ja tu 30 parę lat głoszę, wiem, że oni wiedzy z Pisma Świętego to nie mają żadnej. Nic. Nie uczą się z Biblii, nie chcą wiedzieć, nic nie chcą wiedzieć. No bo po co im wiedzieć cokolwiek z Pisma Świętego, żeby było, żeby miało miejsce. Także, proszę Państwa, wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, a wy nie Krymskiej, są tutaj. No i Świadkowie Jehowy przyjeżdżają za Anglo-Ameryki, Białystok, Świadkowie Jehowy, no w pewnym sensie Świadkowie Jehowy litują się, Świadkowie Jehowy chcą dobrze, prawda? No ale wiecie Państwo, co to można chcieć dobrze, skoro ktoś nie chce z pomocy skorzystać. To jak to się mówi, że tonący to brzytwy się chwyta, prawda? Ale oni nie chcą wiedzieć, że są tonący i dlatego też jak Jaśkowi ten ból ustaje, to on zapomina o stomatologu, a potem całą noc przeklina samego siebie, że dlaczego on nie poszedł do stomatologa, żeby chociaż tego zęba wyrwać. Także no widzicie Państwo, jest to głupota do kwadratu. No to więc jemu, gdy on tak mówi o Francji, że jacy piękni mężczyźni chodzą, ja mówię, no to jak chodzili 30 lat temu, no to już tacy na pewno nie chodzą. To po pierwsze. Po drugie, percepcja, postrzeganie to rzecz względna. I to bardzo, bowiem receptory wzrokowe i słuchowe działają też pod wpływem emocji, statusu emocjonalnego, czyli tego, co masz w głowie. A co ty masz w głowie? Sieczkę i siano. Także stąd ta agresja. No Janek Witek też tutaj o Litce już zaczął mówić, bo Litka przyjeżdża, a rzeczywiście jej rok nie było, to chociaż spojrzeć się na twarz, czyli takiemu psychicznemu typkowi spojrzeć się na twarz, no to jest bardzo dużo spojrzeć się na twarz. Ale wiecie Państwo, to co my widzimy, jak my oceniamy, postrzegamy, no najlepiej to w ogóle nie oceniać, żeby nie krytykować, prawda? No to wszystko zależy od naszego stanu emocjonalnego, naszej wiedzy psychologicznej, naszej psychiki. No.
co z tego, że ten ktoś jest taki piękny, jakiś facet, jakiś chłopak, skoro jak ty dojrzałeś, a z tego wynika, że nie dojrzałeś psychicznie, psychologicznie, że ten Jaśko nadaje się do zakładu zamkniętego, tak samo jak i Roger, skoro jest niesamodzielny, jako ten ciepłoduch, jako ten lekkoduch, który gdy siedzi przy komputerze, to myśli, że będzie dobrze, bo się samo załatwi, proszę Państwa. Dzisiaj mówię, masz problemy mieszkaniowe, idź do ludzi, idź porozmawiaj, że może ktoś kupi to mieszkanie z problemem, czyli z człowiekiem. No rzeczywiście ten Jaśko jest jednym wielkim problemem. No ale on siedzi przy komputerze i jemu piosenka niemiecka, hiszpańska, włoska i francuska, bo najbogatsi, to problemy jemu rozwiąże. On tak myśli, no i to jest, widzicie Państwo, od razu błąd, no bo ja mówię, czas leci. Ja mówię, słuchaj Jaśku, czas leci, światu w ogóle na niekorzyść. Nam wszystkim, bo się starzejemy, umieramy. A jeżeli nie chcemy mieć się z Panem Bogiem nic wspólnego, Jezusa zabiliśmy, tak jak i Żydzi, a katolicy właściwie to samo czynią, potwierdzają swoim postępowaniem ten stosunek Żydów do Jezusa, którzy właściwie w żadnego Jezusa nie wierzą, nie, pomimo że 312 proroctw się na Jezusie spełniło, przez co jednocześnie przekreślili całą Biblię, całą logikę Biblii. Jeżeli ty tak samo myślisz, no to jesteś przekreślony w oczach Stwórcy, Boga Jehowy.
stanęły. Zacytata. Thank you.
Także proszę Państwa, już jesteśmy tutaj na Lewki, jesteśmy w muzeum, proszę Państwa, tej dalszej schizofrenii, gdzie się biją, gdzie się kłócą, proszę Państwa, czyli Muzeum Getta, Muzeum Żydów, proszę Państwa, nie jest to instytut, to jest po prostu Muzeum Getta Warszawskiego i to, co było, proszę Państwa, wczoraj zbiórka tutaj była pod Muzeum Getta, jak żeśmy tu szli, przez Nalewki, przez Zamenhofa do Placu Bankowego, do Instytutu, proszę Państwa, Historycznego, gdzie okazało się, że te dwie baby, które no, brały udział w konferencji, nie były wpuszczone w ogóle do Instytutu Historycznego. Dwie baby. Jedna Ala i druga Ala, zdaje się, tak. Także pięknie. Tutaj mamy trzeci dzień, trzeci, proszę Państwa, dzień. Dużo ludzi jest zainteresowanych tym muzeum, no bo wiecie Państwo, no bo nic tu się nie działo, bo nic nie było, no to jak jest zbudowane, to znaczy, że trzeba zobaczyć, prawda, zwiedzić, a może teraz i szkoła kazała. Także proszę Państwa, zobaczmy jeszcze tutaj do tegoż naszego muzeum, gdzie mamy trzeci dzień konferencji, jutro czwarty, zaraz będzie też i obiad, proszę Państwa, no i kaszlą. Ale mówimy dzisiaj o awanturach, o kłótniach, że Państwo zobaczą, jeżeli w rodzinie nie ma pokoju, nie ma spokoju, no to jakże dom, jako zbór Boży może się ostać. No oczywiście tutaj jesteśmy przy Żydach, to o Jezusie Chrystusie nie będziemy mówić, a więc ten dom mocny, trzymający się na fundamencie Jezusa Chrystusa, nie może być oparty, no bo Jezusa Żydzi zabili, że nawet Rysia to zauważyła, że zabili Żydzi Jezusa Chrystusa. Także proszę Państwa, no buziaczki przesyłamy, wszystko хорошо, желаю сибирского здоровья, кавказского долголетия. No i teraz mówię Jankowi Witkowi, jaki on jest głupawy, że człowiek, który rozwija się normalnie, emocjonalnie i normalnie się rozwija, no to zmienia mu się wszystko, zmienia mu się stosunek do ludzi, że przestaje już tak na to piękno reagować, jak człowiek jest starszy, a on ma 60 lat. Także proszę Państwa, człowiek jak ma 60 lat, to ma większą wiedzę. To teraz jeżeli widzi pięknego człowieka, a wydaje mu się, że jest w sensie ogólnym przynajmniej może idiotą, że jest niespełna rozumu, umysłu, no to to piękno jest na nic. No i zanim to do tego Jaśka dotarło, jak on siedzi cały dzień przy tym komputerze, no to głupi. Mm-hmm.
Wojna to jest, wiecie państwo, po kilka razy to samo. Wojna to jest okropna. Może jakiś pet? Jeszcze żebyś nie weszła w szybę tylko.